Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z My Time at Porsche w niedzielę. I moi drodzy, cieszę się bardzo, że tutaj Elion, czyli dziewczyna, nie chłopak, tak wiem, przepraszam, ale wiecie, czasami po waszych linkach, boże, linkach, nikach jest bardzo trudno stwierdzić, kto, jak, gdzie i wiecie, o co chodzi. Także tutaj kolejna porcja mnóstwa lekcji. Postaram się je wszystkie oczywiście ogarnąć, natomiast, moi drodzy, dzisiaj skupimy się oczywiście na wytworzeniu jak największej ilości tych rzeczy, które gdzieś tam do zrobienia mieliśmy, czyli tutaj mówię głównie o tym Civil Cutter i tym drugim. Mam wielką nadzieję, że nam to wyjdzie, bo byłoby fajnie, gdyby wyszło. Widzę też, że sporo rzeczy się tutaj nam zrobiło. Cooper bary to idą strasznie wolno z tego, co widzę, niestety. Tina mamy. Dobra, co tu jest potrzebne? Cooper bar razy 3. Dobrze. A, i jeszcze jedna rzecz. Widzę, że możemy sobie miotać skrzynki na lewo i prawo, co czego też przyznam się szczerze, że nie wiedziałem, więc tutaj też bardzo dziękuję, że czuwacie i tak dalej. Dobra, weźmiemy sobie to, bo nie wiem, czy to było mi potrzebne, czy nie. Cooper bary, więc Cooper bary raz. I co tu jeszcze mamy do zrobienia? To był ten grinding stone chyba, nie? Halo? Tak. Razy 2. Tylko, że tego jeszcze nie jesteśmy w stanie niestety wytworzyć, bo nie mamy kamienia, więc pójdziemy sobie nakopać. Dodatkowo coś jeszcze miałem wam powiedzieć, ale wyleciało mi totalnie z głowy. Aha, już wiem, poczekajcie. Mieliśmy sobie upgrade'nąć skille i przyznam wam się szczerze, że je tutaj patrzyłem i wydaje mi się chyba, że najlepszym rozwiązaniem będzie pokupienie po jednym, a nawet po dwa te skille w kopaniu, dlatego że one nam dadzą to, że będziemy marnować znacznie mniej energii. Także jak widzicie... O! Ile to? No widzicie, zabiera nam jedno zamiast dwóch teoretycznie. Chyba, tak mi się wydaje, że to tak działa. Także myślę, że nie będzie problemu. Dodatkowo te silk kakuny, jak zwał, tak zwał, one podobno wypadają z tych dużych drzew. Mam nadzieję, że to to. Więc pokopiemy parę razy, zobaczymy, czy coś wyleci. Ale chyba nic za bardzo nie wylatuje. Może to? Wypada nam rubber fruit. O, wypadło nam coś z miotkiem związane. I Wild Cocoon. Tylko poczekajcie. Jeszcze jedna rzecz. Missions. Tu mieliśmy bodajże chyba zrobić... Nie pamiętam, do czego to było mi potrzebne. Ale do czegoś było. To czekajcie, pokopmy jeszcze może troszeczkę w to drzewo, żeby mieć więcej tych kokonów. Mamy chyba dwa na razie. O, czyli to drzewo nam już dzisiaj nic nie daje. Dobra. To teraz tak. Zanim jeszcze zrobimy te grinding stony i tak dalej, i tak dalej... Zbierzemy jeszcze troszeczkę kamienia, bo będzie nam na pewno potrzebny. I pójdziemy też na tablicę, zobaczymy, jakie są zadanka, bo może będziemy w stanie coś... A, tutaj potrzebujemy lepszego kilofa, dobra. Dodatkowo też wiem, że jest tutaj kalendarz i kalendarz podobno nam pokazuje... O, tutaj, czyli 11 dnia wiosny utracimy dostęp do kopalni, więc... Tutaj na pewno też będziemy mogli to w jakiś tam sposób ogarnąć i będziemy musieli nakopać więcej. Dodatkowo już wykminiłem te... co wykminiłem? Nie pamiętam. Nieważne. Zaraz mi się przypomni zapewne. Dobra, zobaczmy, jakie są dzisiaj zadania. 4 wooden storages. Co tu jeszcze jest następne? 2 razy civil, o, to wam powiem, że jest dosyć drogie, ale tego chyba raczej nie będę wykonywać. 6 fiber cloth. I tutaj chyba te fiber clothy były, ale wiecie co, ja myślę, że zrobimy sobie wooden storages, więc to sobie zrobimy jako misję. I jeszcze zerknijmy sobie szybciutko do kalendarza. Mamy tu pokazane, na kiedy to jest zrobione? Chyba niestety nie. No dobra, nieważne. Natomiast 4 skrzyneczki będziemy musieli zrobić, także myślę, że to też jakimś tam dużym problemem nie będzie. Więc słuchajcie, lecimy szybko na farmę, żeby przerobić kamień na te grindingi, czy tam jak zwał, tak zwał. I myślę, że będziemy mogli tutaj most odbudować. Chociaż jeszcze jedną rzecz bodajże będziemy musieli zrobić, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, jest Stonecraft. Tam były chyba 2 potrzebne, ale to skraftujemy i tak 3. Teraz tak, nauczyłem się, żeby wszystko trzymać w łapie, to gdzie musimy włożyć, więc cyk
i mamy gotową maszynerię, którą oczywiście sobie podniesiemy i zaraz sobie tutaj ustawimy i zaraz zobaczymy też, co będziemy mogli tą maszynerią tutaj... Co ja zrobiłem? Nie, to chciałem. Jeszcze raz. Chciałem rotate'nąć. Pod T jest rotate. O, dam to radę tu gdzieś postawić. O, sympatycznie. I co my tu możemy wykraftować? Copper blade'y możemy właśnie zrobić. Bronze pipe'y. Copper wire, dobra. I tutaj widzę, że będziemy musieli to zasilić power stone'ami, których mamy, więc ja to zasilę. Natomiast copper blade'y wymagają od nas dosyć dużej ilości tutaj, kurczę, niestety, tego kuperka. Więc to będziemy musieli na pewno zrobić, chociaż widzę, że on się tutaj nam całkiem ładnie przepala. Dobra, na razie jest ok. I teraz tak, jeszcze drugą rzecz, którą powinniśmy wytworzyć. Jeszcze szybko sprawdzę, to mamy zrobione grindera i to był civil cutter, tak? Potrzebujemy dwa razy copper blade'y, więc to damy do budowy. I teraz tak, stone bricki 5 sztuk potrzebuję i to chyba mam na pewno, tak, bo mamy nawet 6. Nawet miałem w ekwipunku, nie musiałem tutaj ogarniać, więc place, dobra. Właściwie to wiecie co, to może włożymy tutaj. Mamy 3 sztabki, więc teoretycznie jeszcze jedna sztabka, jak nam się przetopi, to będzie spoczko. Dobra, teraz tak, co do zadania misyjnego, potrzebujemy 4 wooden storage. To będzie chyba tutaj. I tutaj jest wymagane 20 drewna, tak? Tylko, że niestety nie mamy takiej ilości. To ja myślę, że dobrze będzie tutaj pościnać może troszeczkę drzew. Tylko, że tego chyba nie jestem w stanie ściąć, bo to są te duże drzewa. Ale słuchajcie, porobimy te zadania, bo one są całkiem sympatyczne, przyznam się szczerze. I nie wymagają od nas jakoś tak, wiecie, mega dużo. Także pościnamy może po prostu tylko te krzaczki. Tak, żeby była wymagana ilość. O, widzę, że się zrobiło południe. I tutaj też wiem, że nie muszę iść spać, żeby... bo nic nie tracimy po prostu, jeżeli się nie prześpimy i tak dalej. Więc tutaj pod tym względem już wszystko wiem, wszystko ogarniam. Czekajcie, to aż 4 storage są nam potrzebne, tak? To potrzebuję w takim razie na nie chyba 80 drewna. Mamy 39, kurczę, połowy nawet nie mamy. Dobrze, że kupiliśmy. Dobrze wiecie co, że kupiliśmy te punkty zdolności, bo one jednak bardzo dużo dają z tego co widzę. Znacznie mniej się męczymy. Także to jest na propsie. Więc będziemy mogli, wiecie, więcej po prostu powykopywać. Tu jest, widzę, jeszcze drzewo. O, mogę je ściąć. Ładnie, mamy 63, więc z niego pewnie wypadnie, domyślam się, że trochę więcej drewna. Dzień dobry. Ile będziemy mieli? 73. No to jeszcze musimy tutaj troszeczkę poogarniać. To już jak tutaj jestem, to zetnę wszystko. Dobra, mamy 83 sztuki, więc myślę, że tutaj możemy porobić te skrzyneczki i oddać je od razu, bo tak jak tutaj właśnie Elion pisała, mamy właśnie... ważne jest, żeby robić te zadania jak najszybciej. Także spoczko. I myślę też, że możemy spokojnie tutaj też udać się, wiecie co, ewentualnie do kopalni. I teraz tak, copper blade'y robimy dwa, bo dwa nam są potrzebne. I te dwa będą nam na pewno potrzebne, żeby tutaj je włożyć. Tylko gdzie one się zrobiły? Gdzie ja je mam? Ja je w ogóle wziąłem stąd? Bo one się muszą wytworzyć. A to widzicie, taka sytuacja. Okej, to nawet nie wiedziałem. Dobra, to sobie wszystko tutaj odłożymy, bo to są te rzeczy kopalniane. Drewno miałem wrzucić do innej skrzyneczki, tej tutaj, więc to też sobie pozostawiamy. Tu są jeszcze te części mechaniczne, to też je zostawimy tutaj. I musimy wytworzyć 4 skrzyneczki. Także wooden storage, craft i 4 sztuki. Dzień dobry. Wszystko mamy pięknie, ładnie, więc idziemy w takim razie to oddać do naszej koleżaneczki, która jest tutaj. A to widzę, że w sumie niedaleko, także nie będzie, myślę, że jakiegoś większego problemu. To jest chyba nawet ona ta, która tutaj idzie, tak mi się wydaje. Chyba to była rudowłosa, ale nie dam sobie łapy uciąć. Oczywiście, że rudowłosa, także rudowłosej dzisiaj, słuchajcie, oddajemy zadanko Emily. Dzień dobry. Halo, Commerce Commission,
thank you so much. No i świetnie, i udało nam się ładnie wszystko ogarnąć. Tutaj możemy z nią poczatować, ale to nam też nic nie da. Tylko pytanie, co ona nam ewentualnie tutaj dała? Dan, to było zadanie go tutaj, nie. Tutaj jest. To jest zadanie dla niej. Thanks, Emily. I mamy, widzę, perfection, więc to domyślam się, że to są zadania, które, wiecie, mają taką największą możliwą. Ale teraz jest pytanie, bo coś pisała odnośnie planter boxów, water tank, grill. Nie mam tutaj, widzę, za bardzo nowej jakiejkolwiek receptury, więc chyba tutaj nam się nic tak na dobrą sprawę nowego nie wytworzyło. No dobra. Także na razie wszystko idzie po dobrej myśli naszej. Myślę też, wiecie co, że jeżeli zrobimy te rzeczy, które były nam potrzebne, to ja raczej udam się znowu do tej kopalni, żeby tam nakopać. I tutaj też, poczekajcie, zastopuję na chwilę, bo chcę coś przeczytać. Jest napisane tak. Artefakty najlepiej jest zdobywać, wkopując się w rudę surowca i drążąc w dół, aż się nie skończy, i wtedy szukać skanerem ewentualnych źródeł światełek. Więc tutaj to też postaram się jakoś zrobić. I widzę, że tak, mamy 1:53 minuty. To w sumie, wiecie co, moglibyśmy poczekać. To wtedy już... O, kolejny level upik mamy. Sympatycznie, jak najbardziej. Więc rozumiem, że dostaliśmy jednego skill pointa. Tylko teraz tak, w sumie tutaj wykupiłem wszystko, więc... tu jest w ogóle lucky me. Wiecie co, wydaje mi się chyba, że jeżeli chodzi o fighta, czyli o walkę, to na razie to nam się średnio przyda. Workshop and reward completing each commission. Tutaj nam zwiększa ten punkt do commission i daje więcej o 5%, to ja myślę, że to możemy sobie spokojnie kupić. I teraz tak, tutaj co do Elion, przyznam się szczerze, że nie wiem, na co jeszcze mam tutaj zwrócić uwagę, więc no, nie mogę po prostu stwierdzić od razu, co będzie mi gdzieś tam potrzebne, tak? Także to tym też musicie pamiętać. Wszystko z reguły wychodzi podczas odcinku, gdzie zastanawiam się właśnie co, gdzie, jak. Także no, nie mam tutaj na razie jakichś żadnych pytań, ale jeżeli są jakiekolwiek rady takie dodatkowe, które gdzieś wam tam wchodzą do głowy, to śmiało możecie mi je napisać tak po prostu od siebie. Ja postaram się to wszystko jakoś gdzieś tam w mojej główce, że tak powiem. A fuel deployed, czyli nie ma paliwa. Dobra, dajemy refuel. I tutaj też się paliwo skończyło, także dajmy wszystko. Craft, cyk. Dobra, to nam się wytwarza. I jeszcze ten jeden, o, complete. Dobra, czyli mamy dwa te dyski, więc możemy je tutaj włożyć i piłę tarczową mamy zrobioną. Fajnie. Dobra, ja ją oczywiście od razu umieszczę tutaj, tylko nie wiem, w sumie to chyba nie ma znaczenia z której strony. I tutaj możemy hardwood plank, copper plate, bronze plate, marble plank, czyli tutaj są raczej rzeczy takie związane z ozdobami, tak mi się przynajmniej wydaje, coś takiego. Ale dobrze, bardzo dobrze, że to jest zrobione. I teraz tak, my musimy zbudować część mostu, więc zobaczmy, co nam tutaj będzie potrzebne. Z hardwooda będą nam potrzebne hardwood planki, dodatkowo będzie nam potrzebne sporo copper pipe'ów, więc powiem wam szczerze, że tutaj zważywszy też musimy porobić chyba po dwie rzeczy z każdego, jeśli się nie mylę. Tak, większość, że jedna rzecz jest razy dwa. Tą wędkę jeszcze chciałbym zrobić, ale jak ją się wytwarzało, to zaraz zobaczymy. O właśnie, patrzcie, potrzebujemy wild cocoon i potrzebujemy 15 drewna. To ja myślę, że to też sobie teraz zrobimy, bo wiecie, to są w sumie zadania, które no, warto jest wykonać. Ja wiem też tutaj, mówiliście mi, że gra też nie jest taka stricte nastawiona na to, że jesteśmy po prostu farmerem, więc ja sobie z tego zdaję sprawę, jest tutaj fabuła, jakieś misje i to mi się też jak najbardziej podoba, bo jest to no, coś innego, tak, niż tylko to, że łazimy, podlewamy w kółko i wszystko robimy, wiecie, żeby było super hiper turbo, tak? Także to też jest pod tym względem całkiem spoczko opcja. Dobra. Mamy drewno, dodatkowo mamy godzinę 17, mamy jeszcze 118 energii, więc myślę tutaj, że jak oddamy zadanie, śmiało możemy sobie pójść do... Dobra, craft, cyk, mamy wędkę. No i teraz dobrze by było znaleźć naszego kolegę na mapie.
To jest The Fishing Rod i to sobie przypnijmy. I gdzie jest nasz... Tu jest mapa. I gdzie jest nasz pan od tego zadania? Tu jest Fishing Rod, czyli on tutaj widzę gdzieś chodzi sobie... O, proszę, patrzcie, nawet do nas przyszedł. Sympatycznie. Cześć, Kiwa. Mission complete. No i podskoczyły nam troszeczkę relacje. Także tutaj, co to jest RPS? A. O, przyciągnie. Ej, fajne, czekajcie. No i jaki koleś? Dam nożyczki. Ha, remis. Damy papier. O, dobrze, punkt dla nas. Damy papier jeszcze raz. Ach, to samo. Dajemy nożyczki. Kurde, stępił mnie. Dobra, spoko. Dobrze. Więc tak, na razie wszystko mamy zrobione tak, jak być powinno, co mnie bardzo, bardzo cieszy. No te copper blade jeszcze trzeba zrobić, ale to i tak musimy jeszcze do kopalni pokopać troszeczkę surowców. No, tak jak mówię, energia jest całkiem spoczko na dobrym poziomie, więc myślę, że tutaj nie będzie problemów. No, ale teraz trzeba jeszcze pokopać. Także myślę, że zważywszy, że tutaj i tak mamy to pokopane tak dosyć, wiecie, pójdźmy sobie w jakąś inne miejsce, może tutaj. O, tu jest, widzę, malutkie złoże, także tu nic nie ma, jakieś większe bym pro... O, idealnie. Ale tu też widzę średnio. A, no i oczywiście Cooper z Tinem są wymienne, więc to też tutaj dziękuję za informację. Teraz nie pamiętam, pod którym był ten skaner, ale chyba pod H, jeśli się nie mylę. Fajne jest to właśnie, że dzięki tym skill pointom, które kupiliśmy, mało się męczymy. No dobra, to wiecie co, ja się będę skupywać w takim razie do samego dołu. Dobra, widzę, że tak, już nam się złoże kończy, więc teraz odpalamy H. Nie H. Pod G? Nie. Pod F? Pod F było. Tu jest punkcik. Niżej coś jest? Ej, tu jest jakiś różowy. To ja chcę do poróżowego. Bo to będzie jakieś super hiper turbo jakości. Ogólnie też podobno płyty nam wypadają, jak kopiemy surowca. Chociaż nie miałem tutaj jeszcze możliwości, żeby cokolwiek mi wypadło. Ale jestem bardzo ciekaw, co to jest za... Co to jest za... za artefakcik, bo jest ewidentnie lepszy. Abandoned room? Chcę tam wejść. Co mi to da? O nie! Tu są jakieś przeciwniki! Nie mam miecza. Czekajcie, co mu zrobi więcej? Siekiera czy młotek? Siekierka robi mu więcej. Oberwałem chyba troszkę. Wiecie co? Nie spodziewałem się, że tutaj coś takiego będzie. Zabiłem. Coś wypadło? Ale też co jest w tych pomieszczeniach tak na dobrą sprawę, bo to jest dobre... O, jest skrzyneczka jakaś. Small engine dostaliśmy, super. Widzę, że chyba nie muszę się tak z tymi panami tutaj tłuc, bo oni sobie będą tak po prostu pluli. Ej, fajna opcja, strasznie mi się to podoba. Ja wiecie co? Też, oj, data diski 2 dostaliśmy. Wiecie co, ja też jestem taką osobą, która bardzo lubi takie rzeczy... O, możemy zabrać sobie te mebelki stąd. Ej, nawet nie wiedziałem, fajnie. Czyli będziemy mogli je sobie jakby do naszego gdzieś tam chyba domku wrzucić. Ej, sympatycznie. No dobra, ale wyjdźmy stąd. Dlatego, no tutaj widzę, że fajne opcje są z tymi pokojami, więc na pewno będziemy... co nieco tutaj sobie, wiecie, kombinować, produkować i tak dalej. Energii jeszcze troszeczkę mamy, życia też. Pokopmy jeszcze troszeczkę więcej może tego Coopera i Tina, bo no nie ukrywajmy, że to są rzeczy, które nam się przydadzą. Dobra, odpalmy pod F. Patrzcie, jak bliziutko, 6 metrów. Eyeglass dostaliśmy jakiś. Dobra, czy jest coś jeszcze? Tu jest 15, a tu już widzę w okolicy nic nie ma. O, wait. Podniosłem to?
Tak, dostaliśmy Power Stone'a. Tu jest kolejny, 7 metrów. Bo to wiecie, też jest kwestia pozbierania właśnie tych disków, żebyśmy je oddawali. O, dostaliśmy Galloping Horse, nowy relikt jakiś dostaliśmy. Ej, kurde, strasznie mi się zaczyna to tutaj wszystko podobać. Widzę, że tak, te rzeczy są tutaj w takich małych odstępach dosyć, więc myślę, że możemy spokojnie sobie od tego tutaj zacząć. Coś dostaliśmy? Dostaliśmy Power Stone'a. Mój kot znowu próbuje wyjść z pokoju, ale na szczęście zaraz będziemy chyba kończyć odcineczek, więc mam nadzieję, że nie słyszycie drapania. Dzień dobry. Monument model dostaliśmy. Kolejna jakaś relikwistyczna rzecz. dobra, teraz tak, jak to tutaj wygląda? To jest 15 metrów, tutaj jest 18, 19. Dobra, to przekopmy się do tego. O, tylko że nam się energy skończy. Także ja się tutaj nie dokopię. Dobra. Jeżeli jeszcze mamy troszeczkę tej energii, to wiecie co, pokopię tego Coopera. Będziemy mieli naprawdę dużo, więc będziemy mogli sobie pododawać. No i to już jest końcóweczka energii i już nic nie ma. Dobra, musimy się stąd jakoś wydostać. Chociaż wait, mogę chyba mapę użyć, prawda? Move to Ruin Entrance, tak. Fajne jest też to, że można z nich bardzo łatwo wyjść, że nie musimy, wiecie, kombinować jak koń pod górę, jakby tutaj wyjść, gdzie się przekopać i tak dalej, i tak dalej. To też jest bardzo, bardzo sympatyczne i bardzo pomocne. Teraz tak, w sumie fajnie by było, gdybym miał jakieś żarcie, które mogłem sobie gdzieś tam, wiecie, żeby nam się zrespiło chociażby troszeczkę tego. I zobaczcie, to możemy użyć Recovery Machine. Ile w ogóle mam disków? 4 dyski. W domu też jakieś powinienem mieć, tylko nie wiem, czy teraz... O! Ask Petra! Gdzie jest Petra? Tu jest Petra. Dobra, to poczekajcie. Jak już jestem w mieście, to spróbujmy iść się czegoś dowiedzieć, bo to tak na dobrą sprawę i tak nam nie zabiera punktów, także mam tylko nadzieję, że będziemy mogli w ogóle wejść i się zapytać o cokolwiek. Dobra, i teraz gdzie to jest? Czy to jest tutaj? A, tylko jest zamknięte, 21. No tak, bo mamy pierwszą w nocy. Oj, dzisiaj powiem wam szczerze, że jakoś ten czas nam szybciutko źle zleciał. No i szkoda właśnie, że tak jak mówię, nie mam za bardzo jedzenia. Także może tutaj pytanie takie, co z jedzeniem? Czy ja mogę sobie jakieś rzeczy tak, wiecie, dziabnąć, czy zrobić, żeby po prostu móc trochę tej energii odbudować? Bo wiem, że to nam tak na dobrą sprawę dużo, dużo może nie to, że zabiera, ale wiecie o co chodzi. Dobra, Cooper bary, bronze bary, wszystko na razie mamy, więc nie jest źle. Teraz tak, to wszystko tutaj sobie zostawiamy, bo to są rzeczy ziemne, są diski, to nie tutaj, power stone'y tutaj, tutaj mamy części, co tu jeszcze jest, kamień, to jest to szkiełko, dobra, druga skrzyneczka, czekajcie, a czy miód, aha, czyli miód nam nic nie daje, to nam regeneruje tylko życie. No dobra, spodziewałem się może czegoś więcej, ale dobra, mamy 5 datadisków, więc będziemy mogli je oddać. Co to jest to szkiełko? Best type of optics. Dobra, czyli to pewnie nam się do czegoś przyda. Mamy jeszcze te fibery, drewno, spoczko. Teraz tylko pytanie, czy chcę więcej Cooper barów? Raczej tak, więc dajmy maksa i skraftujmy też wszystko, co tutaj mamy. Niech się kraftuje. Bronze bar raczej też może dodajmy, też na maksa, bo to się może też przydać. Cegieł na razie nie będziemy chyba robić, bo jeśli dobrze pamiętam, nie są nam jakoś mega potrzebne. Dobra. Najfajniejsze jest to, że mamy dwie sofy, które mogę sobie tu wstawić. Więc dobra, wstawmy jedną tutaj, jedną wstawmy tutaj. I co nam one w ogóle dają, tak na dobrą sprawę? Mogę na niej usiąść. I czy dobrze widzę, że ona... A, patrzcie! One nam regenerują staminę!
Ej, sympatycznie. Co prawda zaraz i tak będzie godzina trzecia, więc nasza postać, no właśnie, automatycznie poszła spać, więc co za tym idzie, automatycznie skończył nam się też dzień, ale wstając nie będziemy tracili zbytnio energii, więc mamy taką, jaką mieliśmy. Także całkiem, całkiem fajnie wam powiem. Co do misji, to w następnym odcinku spytamy Petry o te artefakty. Myślę, że zrobimy tutaj dla Furniture Makera te Copper Blady. No bo z tym to nie musimy się aż tak bardzo śpieszyć. Także nie jest źle. Ewentualnie, słuchajcie, pytania to myślę, że tak. Zaraz wbijemy szósty poziom, więc będziemy mieli kolejny punkt, więc może jeżeli chodzi o pytania, to raczej kwestia tego, jak iść w drzewko, co może pierwsze kupować. Na pewno temat jedzenia, co najlepiej by tutaj zrobić, żeby, wiecie, mieć jakiś, powiedzmy, mniejszy zapas, jeżeli chce iść gdzieś dalej i coś porobić. Mamy jeszcze parę dni tutaj na kopanie, także tutaj problemu nie będzie. Zadania póki co robimy naprawdę na dobrym poziomie. Więc tutaj myślę, że też jakiegoś takiego większego problemu nie ma. Także dobra, moi drodzy, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję też za wszystkie komentarze. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie oczywiście komentarza zostawić. Łapkę, subskrypcję, komentarz, włączcie dzwonek. Dziękuję też wszystkim moim wspierającym. No i wpadajcie też na wszystkie social media. A my słyszymy się w kolejnym odcinku za tydzień w sobotę. Więc jeżeli macie jakieś rady, coś wam się przypomni, śmiało wróćcie i napiszcie. Także cóż, ja wam dziękuję, trzymajcie się, cześć, pa, pa.